Pewnie każdy z was choć raz stworzył sobie listę najlepszych koszykarzy w historii NBA, a przy tym sporo się nakreślił. Czy docenić bardziej atak, obronę, a może wybrać tych, którzy mają wszechstronne umiejętności? To tylko kilka z pytań, które trzeba sobie zadać. Do tego wypadałoby też spojrzeć na ligę z szerszej perspektywy i z różnych epok i nagle łatwe zadanie robi się dużo trudniejsze. A co gdyby zamiast zastanawiać się, kto jest ósmy, piąty, trzeci czy nawet pierwszy w takim zestawieniu, wrzucić wszystkich do jednego kotła, zamieszać i przyrządzić idealną miksturę? Właśnie to zamierzamy dziś zrobić, czyli zabawić się w koszykarskiego panoramiksa i stworzyć zawodnika, który będzie miał więcej supermocy niż magiczny napój galów. Ale zanim to nastąpi, zajmiemy się czymś dużo bardziej przyziemnym, a mianowicie Denver Nuggets i krajobrazem w Colorado po zwolnieniu Briana Shaw. Słuchacie przerwy na żądanie ekstra, przy mikrofonie Bartek Tomczak i trzech druidów, czyli Maciek Kwiatkowski. Cześć Maćku. Czy widzieliście Erika Spelstra, jak tańczy Michaela Jacksona? Coś takiego? Jest na Twitterze. Retweetuję to, jeśli jesteście na Twitterze. Ja to widziałem. Widzieliście, dobra. To jest lepsze od tej jego miny, kurde, takie jak tam, nieważne. Cześć Bartek, hej. Pomijając to, że teraz oglądasz Erika Spelstra, jak byłeś mały, oglądałeś Asterixa? Nie. Czy to nie była twoja ulubiona bajka? Okej. To nie była twoja ulubiona rzecz, ale ostatnio zdradziłeś, że lubisz Przyjaciół i Phoebe i tak sobie pomyślałem, że kolejna osoba na liście druidów, czyli Przemek Kujawiński, trochę przypomina mi tak Chandlera. Cześć Przemku. Chandlera ja zawsze byłem Rossem, ja się bardzo identyfikowałem, aczkolwiek dzisiaj się, teraz się już identyfikuję z Chandlerem, to jest fakt, no. Kiedyś... Powiem ci, że jak cię poznałem, to zupełnie bym nie pomyślał, że jesteś Rossem, ani trochę. Kiedyś się identyfikowałem z Rossem bardziej, no. Coś w tym jest. Czyli masz przygłupiego tego sublokatora i jesteś taki nieprzyjemny do otoczenia, Przemek? No właśnie o to chodzi. Yeah. Zawsze o to chodziło. No, chociaż Nikolaj nigdy nie był Joe'im, także wiesz, Michał. No ale wiesz, Nikolaj to jest imperialistyczny Rosjanin, on by się tak łatwo nie dał złapać w twoje polskie sidła w zasadzek psychicznych. Tak, on jest jedyny w swoim rodzaju. No. Pozdrawiamy Nikolaja. Tak jest. I jest z nami także Michał Górny, który dzisiaj szperał po strychu. Cześć Michale. No dzisiaj w zasadzie to tak mniej, ale wczoraj więcej i no i dobry trening to jest, polecam, jeśli ktoś naprawdę nic nie robi w życiu sportowego, to niech pojedzie do rodziców do domu, sprzątnie strych, znajdzie silnik od Syreny 105 i jest zadowolony. Ty się z kimś utożsamiałeś z Przyjaciół, czy to zupełnie nie twój klimat i wolałbyś na przykład Asterixa? Może nie Asterixa tak do końca, może Kajko i Kokosza bym wolał. I byłeś bardziej Kajko czy Kokoszem? Bardziej Kokoszem. Skoro te kwestie mamy już za sobą, to możemy przejść do tego, co ważne w dzisiejszym programie, czyli oczywiście koszykówka. Nasz główny temat będzie wystawiony jako drugi. Na dobry początek startujemy z tym, co dzieje się w Colorado, w Denver. Sprawdziłem nastroje i wygląda na to, że Paweł Kapuściński, Patryk Chodowski i reszta fanów Nuggets dzisiaj są naprawdę w szampańskim humorze, bo nie ma już w klubie Briana Shaw. I tak się zastanawiam, Przemek, mimo wszystko to jest jakieś zaskoczenie, bo tak sobie myślałem, że skoro do trade deadline już go nie wyrzucili, to zostawią go do końca sezonu. Ja nie jestem zaskoczony po tych doniesieniach ostatnich. Tak naprawdę nie wiadomo, co oni tam krzyczeli, czy chodziło faktycznie o to, że 6 tygodni nie wygrali na własnym parkiecie, czy faktycznie chodziło o to, że 6 tygodni zostało do końca sezonu, ale jak poszedł ten news, to byłem pewny, że to jest kwestia dni w tym momencie, bo to był taki znak, że no, Brian Shaw ostatecznie stracił ten zespół. I tu już w tym momencie nie chodzi o rozmawianie, czy Brian Shaw jest dobrym trenerem, czy jest kiepskim trenerem, bo nawet najlepszy trener jest w stanie stracić zespół i w tym momencie chyba nie ma, no nie ma nic innego, co można zrobić. Szczególnie po trade deadline, kiedy nie da się już zmienić tego zespołu w tym momencie, nie da się wyrzucić niektórych ludzi, nie da się gdzieś tam zmienić tej chemii w szatni i inaczej przemieszać te osobowości, które tam są. Więc nie, to nie było jakieś tam olbrzymie zaskoczenie. Szczególnie w kontekście tego, co się działo w ostatnich dniach w Denver. No to Maciek, co teraz robimy z Denver i co teraz robią Nuggets? Jakaś totalna przebudowa i zanurzenie? Wyprzedają wszystko, co mają? Czy raczej postarają się to ułożyć i kto wie, może gdzieś pójść do góry z jakimś pewnie nowym trenerem? Jeszcze tak tylko a propos tego, co Przemek powiedział. My już wyrzucaliśmy Briana Shawa z pracy chyba w listopadzie. My już przerwę na żądanie ekstra to robiliśmy na początku sezonu. Aha. No. W Denver... Oczywiście Denver powinno być lepsze niż jest ich bilans, tak? Ile to jest bilans? To jest 21-39. Powinni mieć lepszy bilans. Pewnie ogólnie mówiąc za to Shaw poleciał.
Ale to jest im moim zdaniem do rozbicia. To nie jest im, na którym można budować drużynę na playoffy w tak silnej konferencji zachodniej. Wydaje mi się, że w Denver nie powinni teraz patrzeć na to, że może ten zespół będzie grał, bo oni są względnie zdrowi oprócz Nurkicia, że ten zespół będzie grał teraz lepiej, na przykład w końcówce sezonu i dlatego, że zmieniła się miotła, jest Melvin Hunt, którego bardzo lubię. Nie powinni patrzeć na to, że oni będą grali lepiej, że będą grali dobrze, że skończą jakoś pozytywnie ten sezon bilansem, na przykład 14-6 czy coś takiego, tylko przebudowywać team latem i moim zdaniem powinni zrobić kompletną przebudowę w Denver. Michał, kogo byś zostawił z tego składu, który ma teraz Denver? Garego Harrisa. Nie, wiesz co, ciężko jest powiedzieć. Poza tym ja jestem może nie tyle co przeciwnikiem tego, że w końcu go wyrzucili, ale myślałem, że to potrwa do końca sezonu i przynajmniej będą starali się wykorzystać to, że władze przynajmniej klubu, wykorzystać to, że po prostu nie ma poklasków wśród zawodników, trener się nie nadaje za bardzo do pracy z tymi zawodnikami, zróbmy jakiś fajny wynik, żeby było niżej w drafcie. Bo z wymienianie trenera pod koniec sezonu, no to i tak jest takie, zwłaszcza takiego sezonu, to i tak jest takie bezpłciowe w zasadzie, skoro i tak mamy oddać połowę składu i zostawić Jusufa Nurkicia i może Farida w jakiś sposób, ale to też wątpię. Także to też dziwny ruch dla klubu, który chyba jest skazany trochę na porażkę w tym sezonie już na tym etapie rozgrywek i myślę, że myślenie o lecie powinno być priorytetem, a nie tam zmiany trenerów. Można to zrobić zawsze później. No to a propos tych zmian trenerów, macie jakiś taki prywatny typ, który byście wrzucili do Denver? Już się pojawiały plotki, że Mike D'Antoni jest między innymi zainteresowany. Mhm. Ja typuję, znaczy chciałbym zobaczyć, jak Melvin Hunt będzie prowadził Denver Nuggets i nie zmieniałbym go na jakieś takie wielkie nazwisko. Jeśli będzie dobrze, bo ja śledzę karierę Melvina Hunta w taki dziwny sposób, bo on jest asystentem, był asystentem Mike'a Browna w Cleveland, był asystentem George'a Karla wcześniej, jeszcze w tym poprzednim sztabie w Denver, teraz był asystentem przez 2 lata Briana Shawa. Zawsze lubiłem wypowiedzi Melvina Hunta, te takie wypowiedzi w przerwie, przed trzecią kwartą, gdy dziennikarka jakaś lokalna pyta się asystenta z reguły o to, co wydarzyło się w pierwszej połowie i co trzeba zmienić. Melvin Hunt zawsze według mnie, moim zdaniem, prywatnym zdaniem, miał bardzo dobre podsumowania tego, co wydarzyło się w pierwszej połowie, co musi być inaczej, więc po prostu dobrze mówił. Nie prowadził jeszcze żadnego zespołu w NBA, więc to będą jego pierwsze mecze, ale moim zdaniem, jeśli będzie dobrze, a czuję, że może być dobrze, to Denver mogłoby zostać przy Melvinie Huncie, tym bardziej, jeśli chce wejść w proces jakiejś przebudowy. Nie wiem właśnie, czy to będzie przebudowa do końca, bo w Denver chyba chcą grać o coś cały czas i chyba nie są gotowi na to, żeby nagle spędzić 4 lata tankując z Lakers. Przemek, Michał? Musiało polecieć Lakers, dobrze. Nie, bo ta przebudowa w Denver trwa tak naprawdę od czasów oddania Carmelo Antonego. I to była zawsze taka przebudowa robiona na pół gwizdka, czyli mamy za dobrych zawodników, żeby przegrywać wszystko, mamy za słabych zawodników, żeby walczyć o cokolwiek. I to jest, no Denver utknęło trochę w tej przeciętności. Zrobiło to, co kiedyś robiła Atlanta Hawks i utknęło gdzieś tam w tej szarej strefie w konferencji zachodniej. Przy czym szara strefa w konferencji zachodniej jest pod playoffami. W konferencji wschodniej jest gdzieś tam na 6., 7., 8. miejscu playoffów, więc to jest być może ta różnica. Ja się zastanawiam o tym, o czym Michał mówił, że być może bez sensu było zwalnianie Briana Shawa, skoro ten sezon tak już jest stracony. Tak sobie myślę, że być może gdzieś była taka myśl ze strony kierownictwa Denver, że Brian Shaw już jest tak być może nielubiany przez zawodników, być może tak bardzo stracił gdzieś tam ich szacunek i że to jest taki ruch, który ma trochę poprawić atmosferę przed latem w tej drużynie. Żeby pokazać tym zawodnikom, którzy tam są, że z tej drużyny coś jeszcze będzie, że w przyszłych sezonach będziemy walczyć o coś więcej, a nie kontynuować jakby to takie zagłębianie się w tę złą atmosferę, w takie złe klimaty, które gdzieś otaczają Denver tak naprawdę od dawna, bo oni w tym sezonie mieli no właściwie jeden taki dłuższy moment, że mówiliśmy o nich troszeczkę lepiej, mówiliśmy troszkę lepiej o tej atmosferze i myśleliśmy, że coś tam się zmieniło. To był bodajże początek grudnia, koniec listopada, kiedy mieli taką serię zwycięstw. Więc być może to był taki ruch tutaj kosmetyczny, żeby zmienić atmosferę wokół zespołu, niekoniecznie zacząć wygrywać nagle, chociaż wiadomo jest ten efekt tutaj, że już dzisiaj zwyciężyli pod nowym trenerem, co bardzo często się zdarza. Także być może chodzi tutaj o to. Natomiast jeśli chodzi o same zmiany w Denver, co może się wydarzyć latem, to tutaj też ciężko mówić o tym dookoła, kogo można było budować ten zespół, bo w tym momencie chyba nie mamy tutaj jakiegoś zdecydowanego franchise playera. Nie ma tutaj zawodnika, o którym można by powiedzieć, okej, on musi zostać, budujemy dookoła niego.
Oczywiście można mówić o młodych typu Jusuf Nurkic, ale największą gwiazdą teoretycznie tego zespołu powinien być Ty Lawson. Ty Lawson nie jest zawodnikiem, do którego można budować w konferencji zachodniej zespół, który ma wygrywać w przyszłych sezonach. Także myślę, że tutaj Denver musi, no będzie musiało być troszkę bardziej kreatywne chyba, niż wchodzić w taką typową przebudowę, że okej, okay, rozmontowujemy skład i budujemy go dookoła kogoś, kogo mamy, bo nie mają takiego zawodnika. No tak, oni mogą zdobyć takiego zawodnika tylko w tym momencie, jeśli chcieliby nie tankować, to mogą zdobyć tylko takiego zawodnika przez wymianę, co nie będzie łatwe, bo free agency w Denver to raczej nie jest coś, gdzie oni mogą znaleźć jakąś gwiazdę i po prostu wygrać kogoś, kto jest superstar, tak? Na poziomie superstar, więc... No chyba, że nagle będą mieli bardzo dużo szczęścia w loterii draftu. Mhm. Też może się wydarzyć, no, działo się. Albo, no, kolejna sprawa jest taka, że Larry Sanders może przyjdzie do Denver, no bo Colorado, a on też tak lubi tam bardziej posiedzieć. To była historia. Z różnych względów. Nie, śmieję się. A propos, zaraz będziemy tworzyć idealnych zawodników, to nasz idealny zawodnik będzie miał oczy Garego Harrisa. Najważniejsze oczy w NBA. Top 10. Nie myśleliśmy nad tym, jak powinien wyglądać tak fizycznie, ale kto wie, może tak jak powiedział Przemek, to wszystko się pojawi. Stawiając już kropkę, Michał, chciałem tylko od strony Briana Shaw. Zgodzisz się, że jeżeli jeszcze dostanie pracę jako główny trener w NBA, to już raczej w takim zupełnie innym zespole, bardziej weteranów niż młodych ludzi? Ja nie chciałbym może, żeby on dostawał pracę jeszcze jakąś, jeśli to ma tak wyglądać. Wolałbym, żeby gdzieś był asystentem trenera u kogoś naprawdę dobrego i za parę lat po prostu gdzieś się pojawił, bo myślę, że to też przede wszystkim chodzi o warsztat. Nie tyle to, że nie może się dogadać z zawodnikami, bo są ludzkie kwestie, ale myślę, że chodzi o warsztat, że on tym po prostu dzieciakom nie potrafił nic nowego pokazać albo nic na tyle dobrego, żeby... Nie wiem, dać im do zrozumienia, słuchajcie, mamy słaby skład, ale zobaczcie, potrafimy zrobić określone rzeczy i to przynosi nam określony skutek. No a określone skutki są takie, że czwarta od końca ofensywa w NBA. No. Jest myślę, chyba trochę że... tak, że Brian Shaw nie bardzo miał pomysł na tę drużynę. Pamiętamy, że Denver grało taką no, klasyczną ofensywę pick and roll i tutaj nie było żadnych nowatorskich rzeczy, żadnych takich nietypowych rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że Brian Shaw się wywodzi spod Phila Jacksona i kiedy on zawsze miał te rozmowy kwalifikacyjne do innych zespołów, zawsze mówiono o tym, że on chętnie grałby trójkątami. Natomiast ostatecznie został zmuszony do innej gry i chyba to tutaj wyszło, że on nie jest specjalistą w niczym innym. Swoją drogą no, kolejny asystent był asystent Phila Jacksona, który przegrał co swoją karierę w NBA. Jakby policzyć pewnie łączny bilans ludzi, którzy wychowali się pod Philem Jacksonem w NBA, no to będzie naprawdę tragiczny. To jest też ciekawy temat. Greg Popowicz się uśmiecha w tej chwili, myślę. Jeszcze, tak, z czego to wynika? Jeszcze dwie rzeczy takie a propos Briana Shawa. Ja sobie zapamiętam Briana Shawa jako gościa, który przyszedł do Denver i chciał zrobić z Denver zespół, który będzie grał przez JaVale'a McGee i Kennetha Farida w post-up. Tak wyglądały pierwsze tygodnie w zeszłego sezonu. I druga rzecz, miałem zawsze wrażenie, że Brian Shaw prowadzi ten team, zachowuje się i wypowiada się w taki sposób, jakby on już zdobył kilka tytułów mistrzowskich. Bo pewnie tak się czuje. No bo zdobył kiedyś. Bo zdobył kilka tytułów mistrzowskich. Tak, ale będąc asystentem. Tak. No być może nie wszystkim jest dane być głównym trenerem. Być może niektórzy ludzie dużo lepiej sprawdzają się właśnie w roli asystenta tutaj. A miał być następcą Phila w Lakers i żałowano tego trochę. I żałowano tego. Kibice Lakers nie mogli tego przeboleć. Kobe Bryant nie mógł tego przeboleć. Znam takiego kibica Lakers, który nie mógł tego przeboleć przez chwilę, więc... Ale koniec końców wyszło to wszystko nie najgorzej z tamtej perspektywy. To no tak, było... Macie Byrona Scotta teraz. Tak, to bardzo super, bardzo się cieszę na gorącym krześle, bo wygrał 3 mecze z rzędu, więc... To nie tak miało wyglądać. Będzie o tym w plusach i minusach, ale zanim plusy i minusy, to teraz myślę bardzo długi temat. Zapisałem sobie na kartce 30 minut z wykrzyknikiem, żebyśmy nie przekroczyli gdzieś tego limitu no na to... Szybko, szybko, nie mów tyle. Na to, o czym porozmawiamy za chwilę. To jest temat, który w zasadzie przeleżał od końcówki stycznia i nigdy go nie mogliśmy wrzucić do programu, ale teraz się udało. Pozdrowienia i podziękowania dla Tomka Formańskiego, bo to on jakby naszkicował ten pomysł, natomiast my go sobie troszeczkę podrasowaliśmy i za chwilę go pokolorujemy, czyli spróbujemy stworzyć tego najlepszego gracza w historii NBA. Mamy 16 różnych kategorii, wy też możecie ulepić sobie takiego gracza. Ja w rozpisce spisałem te wszystkie elementy, no i tam możecie sobie po prostu w komentarzach dopisywać, kogo z danym elementem gry, z danym elementem koszykarskiego rzemiosła byście wystawili.
Naturalne jest to, że nie ma, Michale, dobrego koszykarza bez rzutu. To gdybyśmy tworzyli taki koszykarski ideał, to kto by miał ten rzut? No i tutaj rozwlekamy program do kwestii parunastu godzin, bo czy chodzi nam o rzut, który wygląda książkowo, czy po prostu siepie na potęgę i zdobywa miliardy punktów. To już jest twoja opinia jakby. Ale jeśli chodzi o to wszystko, co się działo przy rzucaniu i to, co się działo wokół osoby, to Larry Bird. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o książkowość, to zastanawiam się nad Rayem Allenem i Markiem Price'em. No i dalej jest taki sznureczek zawodników, o których myślałem, ale pomyślałem, że myślę, że tych dwóch jest najbardziej wyrazistych w takich właśnie sytuacjach, kiedy patrzysz na rzut i myślisz, kurczę, to wygląda tak jak w książce, albo nie wiem, w NBA 2K15. Tak powinien wyglądać rzut. Ja lubię Larry'ego Birda tutaj w tej kategorii z tego względu, że to był gość, który był w stanie oddać rzut w każdej pozycji. To jest coś, co ja też brałem pod uwagę w tym momencie, że to nie chodzi tylko o takiego gościa, który dostanie piłkę na wolnej pozycji i rzuci do kosza i rzuci tak, i to automatycznie, bez żadnych teraz, jak to nazywają, tak, deep and sway, że musisz tutaj one motion shooter, two motion shooter. Nie, łapiesz piłkę, rzucasz, tak, spada. Larry Bird był w stanie oddawać te rzuty właściwie nieważne, czy jako catch and shooter, czy po pull-upach, czy właściwie w dowolny sposób. Natomiast ja mam innego gościa, który wydaje mi się, że był trochę lepszy pod tym względem, i to jest Steve Nash. Dla mnie Steve Nash to jest najlepszy rzut w historii NBA w ogóle. Właśnie ze względu na to, że rzucał nie tylko jako catch and shooter, ale rzucał też po pull-upach, po koźle. No i jego gdzieś tutaj wyniki rzutowe i tak dalej są... No, gość, który zrobił 4 razy 50, 40, 90. Nie wydaje mi się, że był ktoś z lepszym rzutem ogólnie, generalnie biorąc w historii NBA. Czy Larry Bird nie miał trochę zbyt wolnego release przy rzucie? Mu to nie, chyba nie przeszkadzało. To strasznie wolny release, ale to wyglądało tak, że to release było dziwnym trafem, idealnie zsynchronizowane z tym, co się nawet dzieje z obrońcą, także to też jakaś tajemnica. No to przykład Nowickiego, który dokładnie też dużo wolniej oddaje rzuty, też nigdy nie sprawiał mu problemu oddania tego rzutu, więc myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Larry Bird rzucał, kiedy chciał. Maciek, twoje kandydatury? Ja tak się zastanawiałem, bo dałem ci 3 kandydatury i tak gdyby podejść od tego trochę z innej strony, w sensie nie o samą technikę rzutu, ale na przykład to rzut, bo zabrakło mi trochę takich jeszcze dokładniejszych kategorii, to ja na przykład bym chciał... Cały dzień byśmy rozmawiali. Mieć rzut podzielić w taki sposób. Mieć rzut Kevina Duranta na obwodzie, w sensie za 3, wszędzie gdzieś 8-9 metr, 6 metr, mieć rzut Michaela Jordana w mid-range game, czyli rzuty fadeaway tyłem do kosza i mieć rzut, jaki ma Olajuwona przy obręczy. W taki sposób to zrobić. A jeszcze miałeś wpisanego Stephena Curry'ego na liście. No tak. To jest akurat mój kandydat i nie wiem, czy do końca mogę wpisać takiego kandydata, bo nie mamy zbyt wielu filmów z jego udziałem, natomiast tak się zastanawiam, czy w takiej kategorii powinien być, myślę, przynajmniej rozpatrywany. Jerry West za te wszystkie stare lata w NBA i za to, że ręka absolutnie nie drżała w kluczowych momentach. Curry i West to jest tak, że nie oglądaliśmy go na żywo, dlatego nie wspominamy go. To ja też w ludziach, o których tutaj będę wspominał, to są raczej ludzie, których widziałem i nie tylko na highlightach, bo jeśli ogląda się tylko highlighty, no to Brent Barry wygląda jak półbóg. To jest też generalnie problem wszelkiego rodzaju rankingów, że generalnie lata 60., 70. są owiane gdzieś jakąś mgłą i ciężko to wszystko sprawdzić. Rzut to nasza pierwsza kategoria. Kategoria numer 2 to dynamika. Michał, przysłałeś mi taką listę i widzę, że tam jest Tracy McGrady i ulubiony zawodnik Przemka. I tak się zastanawiam, Przemek, czy twój ulubiony gracz znajduje się w twojej dynamice? Wiesz co, ja nie mam żadnych wątpliwości. Najbardziej dynamicznym zawodnikiem w historii NBA jest Russell Westbrook. Nie. To jest... No, nie, come on. Nikt nie ma tyle bansów gdzieś tam w kroku i w sposobie poruszania się. I ja mam wrażenie, że jak on biegnie, czy jak się porusza, to zostawia takie, wiesz, palące się smugi za sobą. A jeszcze Derrick Rose w MVP sezonie. No był podobny, ale myślę, że Russell Westbrook to jest ten element agresji jeszcze. Russell Westbrook chce zrobić krzywdę atomom powietrza, kiedy przebija się przez nie. Michał Maciek? Moja opinia. Ja gdzieś zgubiłem tą listę, którą ci podesłałem. Barkley, 76ers, Shaquille O'Neal i LeBron. Tak, Charles Barkley, za to, że był dynamiczny w czasach 76ers i to była taka dziwna dynamika, bo on był jakby za dużo ważył trochę, ale w open courcie był bestią. Shaq, myślę, że nie można zapominać mimo wszystko o Shaqu. No Shaq przy swoim wzroście, przy swojej sile, połączenie siły z quickness i ta dynamika, to wszystko, co tworzyło grę Shaqa przy obręczy, no i Russell Westbrook. Po prostu. A ja dałem McGrady'ego i Penego.
Tak, on ich tak dalej miał ten ciekawy. No, znaczy, ten... wiecie, to dynamika tutaj jest zawsze inaczej postrzegana. Może tak. być postrzegana, tak jak Maciek powiedział, że gość ma 3 metry wzrostu, 3 metry przesz i jest po prostu, ma dar do tego, żeby fale mózgowe docierały do kostek i w miarę szybko realizowały cel. Niewielu zawodników to ma, dlatego to też jest ciężkie do zidentyfikowania w jakiś sposób, bo trudno porównać Westbrooka z Szakiem, no to jest bardziej atletyczne. Penny i Tracy McGrady to jest dla mnie kategoria dynamiczna, który bym wpisał gdzieś. Znaczy dynamiczna. Kategoria tak, dynamiczna, ale w kategorii gdzieś tam kocie ruchy. Goście, którzy są skoordynowani niesamowicie, którzy się poruszają w piękny sposób. Bo tak, jednak... i patrząc na nich zapominasz, że to jest trochę inna półka zawodnika tak, niż do dla nich metra 90. To jest naturalne tak. poruszanie się, to jak tancerze właściwie. No. Także jeśli rozpatrywać dynamikę w ten sposób, to na pewno Penny Hardaway i Tracy McGrady to byli dwaj tacy goście. Dynamikę można rozpatrywać różnie. Jak sobie zapisałem dynamika i tak chwilę pomyślałem, to wymyśliłem sobie Vince'a Cartera z tych pierwszych lat no w tak, Toronto. I MJ z lat 80. Tak, to jest taki prosty typ, ale skoro tak cofamy się w czasie, to sięgnąłem jeszcze dalej i raz jeszcze do tych lat 60., bo pisałem kiedyś o tym pracę i pooglądałem trochę, nie było tego wiele. Natomiast to wtedy była zupełnie inna dynamika, natomiast myślę, że gdzieś tutaj musi się znaleźć w tych wszystkich kategoriach MJ przed MJ-em i przed innymi wielkimi zawodnikami, czyli Elgin Baylor. Zawsze o nim mówili, że to on robił pierwsze te wszystkie kozackie rzeczy, jeżeli mówimy o mocnych wejściach pod kosz i tego typu historiach, więc na mojej liście gdzieś musi być na pewno doceniony. Rzut, dynamika za nami, to teraz czas na coś bardziej związanego z podaniami, rozgrywaniem i kontrolą gry, tak szeroko rozumiane umiejętności rozgrywającego. Myślę, że u każdego na liście jest Magic Johnson, natomiast kto jeszcze, Maćku? Ja chyba dałem ci Johna Stocktona i czy nie, bo ominąłem Steve'a Nasha, ominąłem Jasona Kidda. Dobra, no więc to, nie wiem, te 5 nazwisk to są pierwsze, jakie przychodzą mi do głowy. Ale jeśli chciałbym, jeszcze jedna rzecz, jeśli chciałbym mieć podającego gracza, to też, bo tak wspominam Stocktona, Nasha, też chciałbym mieć takiego gracza, który by był po prostu wyższy trochę, żeby móc też podawać ponad obroną, a nie tylko składać się od dołu. Dlatego James jest tak dobry w tym wszystkim, dlatego Magic był tak dobry też. No tak, u mnie, ja mam na liście 3 zawodników, Magic Johnson, John Stockton i Chris Paul. To są... powiedzmy 3 epoki kolejne i 3 takich zawodników, którzy swoje epoki chyba zdominowali w pewien sposób, jeśli chodzi o umiejętność rozgrywania, jeśli chodzi o kontrolę gry, kontrolę tempa, nawet nie stricte same podania i tak dalej, bo być może na pewno byli zawodnicy, którzy byli dużo bardziej efektowni w rozdawaniu asyst niż John Stockton, niż Chris Paul. Wiadomo, Magic Johnson był efektowny przy tej efektywności również, ale jeśli chodzi o robienie jakby granie według podręcznika koszykarskiego i kontrolowanie gry, no to są takie 3 kolejne epoki 3 kolejnych zawodników, którzy zdominowali te epoki moim zdaniem. Michał, ty byś jeszcze dorzucił Grego Paytona do tego. Tak, dorzuciłbym go. Ale myślę, że gdyby były inne warunki wtedy w Seattle i nie byłoby, nie wiem, Shona Kempa, który latał i po prostu zbierał wszystko z górnego piętra, byśmy tak może nie myśleli dobrze o Garym Paytonie, no ale stało się jak się stało i myślę, że to byłaby dobra dokładka do takiego zespołu, który jest lekko szalony, a nie taki ułożony, że tam trzeba podawać i tak dalej. Trzeba pogadać z sędzią, podenerwować się na zawodników, prowadzić taką atmosferę, która nam odpowiada, ułożyć sobie grę pod własne warunki. Gary Payton nadawałby się jak najbardziej. Ja się podpisuję pod tym... Tak? Jeszcze mam dwa nazwiska. Pierwsze nazwisko to tylko tak, Jason Williams? Nie. No właśnie, brawo, trafiłeś. Ale to były zbyt ryzykowne podania może, tak? Ale to było coś kozackiego. Ja zawsze wychodziłem po NBA Action czy po czymkolwiek na TVN-ie i chciałem robić to samo na boisku. Ja zrobiłem to samo i koledzy prosto w twarz, nos, krew zalana, bo chciałem mu łokciem podać. A, to każdy próbował. Jezu, jak mi było. Najzabawniejsze było to, że Jason Williams sprawiał, że wszyscy chcieli być czarni, a on był biały. Tak. I drugie nazwisko to 86-letni dziś rozgrywający, w sumie pierwszy wielki rozgrywający NBA Robert Cousy. Ja oglądałem trochę meczów Celtics rok temu z tamtych lat i Bob Cousy był zupełnie czymś innym wtedy niż to było w NBA, w grze up-tempo a la Steve Nash, podania niekonwencjonalne za plecami, to wszystko. On też musi być na tej liście, mimo tego, że to było bardzo dawno i tak naprawdę tych highlightów czy meczów całych jest bardzo mało do obejrzenia. To kolejna klasyfikacja na naszej liście, czyli dribbling podzielony na panowanie nad piłką, Michał. To nazwisko chyba już padło dzisiaj.
Tak, no nie, no dużo nazwisk padło, ale kurczę, no. Jeśli chodzi o taki dribbling, który prowadzi tak naprawdę do niczego, tylko do tego, żeby pooglądać, to jak dla mnie, ja wiem, Pistol Pete i tak dalej, Bob Cousy, Magic Johnson, Jason Williams, nawet Isaiah Thomas, ale Allen Iverson jest ewidentną jedynką, jeśli chodzi to o to, jak zeszmacić gościa. Oczywiście to nic nie daje, bo twój zespół gra kupę i sam jesteś zawodnikiem, który zdobywa 50 punktów, ale mijasz po krosie Jordana i robisz wszystko. O, tak, Allen Iverson. Aczkolwiek Pete Maravich, oglądałem mnóstwo tych takich, te filmiki są dostępne na YouTubie, w internecie można to znaleźć. To są oczywiście highlighty, ale są też takie lekcje, które Pete Maravich prowadzi na temat właśnie jakichś tam ćwiczeń, którym można, dzięki którym można poprawiać swój dribbling. I to są naprawdę niesamowite rzeczy. To są rzeczy, które zdmuchują cię kompletnie. No, niektóre z rzeczy, które on wyrabia, wydają się kompletnie fizycznie niemożliwe. Także Pete Maravich jest takim gościem, który naprawdę zakrzywiał czasoprzestrzeń. Jason Williams. Jeśli chodzi o dribbling, panowanie nad piłką, o właśnie ten bounce, o tą łatwość. No i obecnie Jamal Crawford to jest taka osoba, która dalej robi takie rzeczy, że robi wielkie oczy czasami. Maciek, a to masz zupełnie innych gości na tej liście? Tak, ja mam na tej liście, na przykład wiem, że Michał będziesz krzyczał, ale mam Kyriego Irvinga. Mam czasem wrażenie, że piłka jest absolutnie naturalnym przedłużeniem ręki Kyriego Irvinga. Jeśli o to nie będę krzyczał, to prawda. Nie będziesz, tak, tak, ale on, bo tak się dyskutuje, kto ma lepszy kozioł teraz w NBA, Stephen Curry czy Kyrie Irving. Nie wiem, ale widzę, jak Irving kozuje, jak Curry kozuje. Curry kozuje tak bardziej, może faktycznie jak z Harlem Globetrotters z czasem, jeszcze do tego dochodzą podania za plecami, ale po prostu Curry gra i kozuje tak, jakby się urodził z piłką. Tak jakby od początku, od pierwszego roku życia kozłował i ma fantastyczny kozioł, fantastycznie panuje nad nim, jak penetruje do kosza, jest gdzieś tam na czwartym, piątym metrze. Ma bardzo mało strat w takich sytuacjach. I dwa nazwiska, Rod Strickland, z lat 90. za sposób, w jaki panował. Tak ala Jason Williams trochę. Też miał pełną kontrolę nad piłką. I jedno nazwisko, God Shamgot, który był absolutną gwiazdą kozłowania. Grał w NBA, chyba, nie wiem, on grał sezonów trochę, ale grał w czarnych subs przez sezon i miałem okazję z nim trochę trenować nawet. I no, gość był bogiem, jeśli chodzi o kozłowanie. A że grał w NBA, to dołączyłem go do listy. Rod Strickland to jest dobry przykład, bo to jest gość, który w pewnym czasie, w pewnym momencie stracił atletyzm, już nie był szybki, był takim Andre Millerem trochę, natomiast te umiejętności właśnie kozłowania i tak dalej zostały z nim. Pamiętam, że no, wchodził pod kosz, kiedy chciał, tam nie było chyba kogoś, kto był w stanie go zatrzymać. To panowie, to przepraszam, to honorable mention będzie do Chrisa Jacksona, Abdul Mahmoud Raufa, który też walczył z przeciwnościami, ale dobrze sterował drużyną i też by się gdzieś tam nadawał do rozgrywania. A jeśli chodzi o dribbling, no z tym swoim zespołem Tareta, czy nie pamiętam, jak to się nazywało, tak. Naprawdę, to nie jest, podejrzewam, proste, kiedy jesteś w trakcie krosu nad gościem i nagle masz jakiś tik, tak musisz, wiesz, utrzymać piłkę i wejść pod kosz. Także no, być może dlatego był właśnie taki dobry, że musiał... Właśnie, może wiesz, część jego krosu to jest tik na przykład. Jeszcze do zeszłego roku robił to samo w Japonii w wieku 43 lat, także kto wie. Jeśli ktoś wie, czy gra jeszcze dalej w Japonii Chris Jackson, bardzo proszę o informację, bo Eurobasket.com nie podaje tego. A taki jeszcze jeden aspekt być może dribblingu czy panowania nad piłką, bo mówimy cały czas o takich efektownych rzeczach, ale to jak rozgrywający potrafią utrzymać kozioł i nie gubić kozła, no to Steve Nash tutaj jest taką osobą, która nie zatrzymywała kozła nigdy i miał tę umiejętność wchodzenia w największy gdzieś tam kocioł i nie łapania piłki, tylko dalszego kozłowania. I myślę, że to są też takie umiejętności, które nie są aż takie częste, bo mimo wszystko większość rozgrywających w pewnym momencie po prostu łapie piłkę i dopiero potem myśli, co robić dalej. To kolejna kategoria na naszej liście, czyli atletyzm. Tutaj i Maciek, i Michał sporo nazwisk podali. Maćku, ty masz między innymi takiego człowieka, o którym sobie myślę, że nawet helikopter mógłby wylądować na jego klatce, czyli David Robinson. Tak, mam Davida Robinsona. On był, o nim się dosyć zapomina, mam wrażenie, cały czas, jak się wspomina lata 90., a ta końcówka lat 80., ale David Robinson przez wreszcie 216 centymetrów poruszał się jak czwórka. Technicznie on dla mnie zawsze był cały czas czwórką, nie piątką, jak go oglądałem. Znakomicie urzeźbiony, więc David Robinson moim zdaniem musi być tutaj. I też pierwszy wielki atleta NBA, czyli Chamberlain. Tak. Być może najlepszy atleta. To jest coś, o czym każdy zapominamy, ale on był lekko atletą wcześniej. Skakał z wyż, biegał, skakał kulistok, jeśli pamiętam dobrze. Grał w siatkówkę, robił wszystko. Atletycznie najwyraźniej. Też tego nie wiemy, bo też no,
Łącznie ile mogliśmy widzieć? Baciek, być może widziałeś więcej jakichś tam meczów całych i tak dalej. Ja jest ich obserwowałem... niewiele. Do zgarnięcia tych meczów Chamberlaina jest naprawdę ja niewiele. Ja obserwowałem Chamberlaina kilka godzin maksymalnie w życiu, łącznie. Tak, i sporo tych meczów Chamberlaina, które są, to są te mecze, gdzie Chamberlain już był starszy. Już tak, grał już był starszy. W latach 70. Tak. Tak, notował na kartce, ile będzie haków i tyle robił w kwarcie, no. Więc być może tego nie wiemy, ale to no, atletycznie to była dominacja w tamtych czasach. Nie no, poza tym, panowie, rozmawiamy o sporcie, gdzie 90% zawodników musi być atletyczna, bo nie grałaby w tą dyscyplinę. W piłce to można postać pokopać, popalić papieroski sobie, ale w kosza nie każdy jest Gregiem Ostertagiem, na miłość boską. A masz sporo zawodników na liście, Michał. Znaczy, ta lista cały czas dynamicznie się zmienia, bo za każdym razem patrzę, dlaczego wybrałem tego, to w takim układzie kąt wyboru w atletyzmie będzie inny, ale MJ, Julius Erving, Scottie Pippen, Elgin Baylor i Gus Johnson. Tego ostatniego, no niestety, na zasadzie, której wspominaliśmy wcześniej, oglądałem najmniej chyba, ale no to, co zobaczyłem i plus jeszcze doczytałem i dowiedziałem się, kwalifikuje go na pewno z tamtych lat do tej grupy ludzi. Poza tym nie wiem, Bill Russell, jeśli chodzi o atletyzm. Sorry. Też no. Na pewno. No i bardzo dużo zawodników. No i LeBron James, o czym... Tak, no nie, no tak. Oczywiste. Wybryk natury, tak. Jasne. Tak. Mieliśmy taką kategorię jak panowanie nad piłką, a ja muszę troszeczkę panować nad programem, żebyśmy tego nie przegadali, więc teraz cztery kategorie, które trochę złożymy w jedną, ja je zapowiem jako jedną, ale to wszystko wypłynie. Chodzi generalnie o defensywę, podzieliliśmy sobie to na obronę obwodową, obronę podkoszową, zbiórki, no te można robić także w ataku i bloki. Przemek, ty byłeś zwolennikiem tego, żeby to tak bardziej podzielić, więc proszę cię bardzo. Prosisz mnie bardzo. Obronę obwodową trzeba by podzielić jeszcze według tego, według jakich zasad graliśmy. Bo oczywiście obecnie nie można bronić tak, jak się broniło kiedyś. 3 dni później. Ale wciąż. Michael Jordan, Ron Artest, Sidney Moncrief, Scottie Pippen, Joe Dumars. Są tacy ludzie, którzy gdzieś mi zapadli w pamięć. Się najmniej widziałem Sidneya Moncriefa, ale z tego powodu, że też zajmowałem się gdzieś tam nim kilka miesięcy temu, pisząc artykuł i oglądając troszeczkę rzeczy z tamtych czasów. Też był niesamowity gość w obronie. Natomiast pozostała czwórka to są ludzie, których oglądaliśmy w latach 90. i później. Oni oczywiście mogli bronić troszkę inaczej niż się broni teraz, więc to też wyglądało dużo efektowniej. Dzisiaj ta obrona obwodowa nie zawsze może wyglądać tak efektownie. Natomiast być może wciąż najlepszym obrońcą obwodowym w historii był Michael Jordan mimo wszystko. Ale to też, jak Przemek powiedziałeś, trzeba to podzielić, tak? Bo sam Jordan powiedział, że on w tych czasach w tej obronie mógłby spadać za faulę, gdyby po prostu nie zmienił obrony i pewnie by ją zmienił, gdyby grał według tych przepisów, tak? Więc też, ja nie wiem, dla mnie na przykład takim, o, Scottie Pippen też, ale dla mnie na przykład fantastycznym obrońcą jest Tony Allen, który jest takim obrońcą. On po prostu uczy się... Przepraszam, on jest skoncentrowany tylko na tym od kilku lat, żeby bronić i studiuje innych graczy i to jest jego rola główna, więc on jest takim obrońcą, który się sam stworzył obrońcą i na pewno Tony Allen musi być tutaj, nawet na przestrzeni czasów. Mimo tego, że nie ma żadnej nagrody dla DPOI, jeszcze Meta World, znaczy nie Meta World Peace, tylko Ron Artest jako takie połączenie, gdy jeszcze był w miarę szybki. Kiedy nie był pandą. Kiedy nie był pandą, no. To nie, w tych czasach Ron Artest był kimś. Tak, ja z tych graczy bardziej w naszych czasach chciałem jeszcze dodać, może trochę z mniejszym plusem, ale Shane Battier zawsze robiło na mnie wrażenie, jak potrafił wyłączyć czy Kobiego, czy inne gwiazdy ligi. To jest lider innej kategorii, drugiej od końca moim zdaniem. No to do niej to dojdziemy. Jeżeli mówimy o tym, co się dzieje na przykład pod koszem, Michał, to myślę, że masz tutaj taką kompletną listę. Bill Russell, Dikembe Mutombo i Hakim. No i Hakim, no przede wszystkim, tak, ale kurczę, to też jest kwestia tego, że próbka była za mała, niestety... Kontuzja to jest dziwka, która jeździ na brudnym kocie w NBA i pośmierduje od czasu do czasu i przeważnie śmierdzi teraz w Chicago strasznie. Mark Eaton. Masz go w kategorii bloków. Tak. I naprawdę, przez jakiś czas interesowałem się strasznie gościem i gdyby stosunkowo nie mała próbka, bo gdyby nie kontuzję, chyba kolana bodajże, nie pamiętam, może też pleców, naprawdę byśmy nie rozmawiali, myślę, w tym kontekście, o, to jest kolejny gość po kontuzji albo jakieś 2-3 sezony bloków, tylko byśmy zobaczyli białego drwala, który nawet brodą potrafi zablokować gości i zniszczyć ich pod koszem. I bardzo zapominany zawodnik w takich klasyfikacjach, zauważyłem, patrząc na to, nie wiem, jakieś top 10 i tak dalej. No myślę, że przez tą próbkę. Jeśli wziąć pod uwagę, że Bill Russell był, jeśli chodzi o takich centrów, takim trochę wyznacznikiem i potem tych ludzi, których już wymieniliśmy, to trochę są tacy gracze rim protection, to jeśli chodzi o tych podkoszowych graczy, jeśli chodzi o rim protection, Roy Hibbert, hej,
Albo Rudy Gobert. Hej! To się dopiero zaczyna ta era. Nie, ale można już nie. Ale dwóch takich, dwie legendy. Bizondele. Dwie legendy, jeśli chodzi o to, jak się ta gra zaczęła zmieniać na przestrzeni ostatnich 15-20 lat i jest w niej coraz więcej pick and rolli i też wysokie, oprócz tego, że miał bronić obręczy, bronić post-up, to też musiał bronić pick and roll, to Tim Duncan i Kevin Garnett w prime, czyli w połowie poprzedniej dekady. Głównie KG. Za to, jak fantastycznie drygował obroną, mógł switchować na obwodzie, praktycznie mógł bronić w swoich najlepszych czasach w Minnesocie każdą pozycję. Jeszcze widzieliśmy to w Celtics w pierwszym, drugim sezonie, więc też KG. No i myślę, że jedna niedoceniana osoba, jeśli chodzi o obrońców w ogóle, to jest Dwight Howard. Go się nie docenia, bo się go nie lubi. Tak. To jest jeden z najwybitniejszych zbierających w historii NBA i to w swoim prime, które niestety już minęło. Myślę, że to jest absolutne top 5 w historii NBA, jeśli chodzi o obronę. I do dzisiaj to widać, jak bardzo boją się go nadal, tej wersji Dwighta Howarda, którą mamy dzisiaj. Boją się inni gracze. Jego obecności gdzieś tam pod koszem i tak dalej. I też, no to jest ten taki nowoczesny obrońca podkoszowy, który łączył ze sobą bronienie obręczy i tą obronę pick and roll, gdzie potrafił wychodzić dosyć wysoko, ganiać obwodowych, po czym wracać pod kosz, żeby kontestować rzuty. Także myślę, że trzeba docenić tak. Zawsze Dwighta Howarda tutaj. Tak, i musimy o tym pamiętać, bo Dwight już nie będzie takim graczem, jak nie był, tak wyglądał, był kiedyś, ale te 2-3 lata w Orlando Dwighta, to myślę, że poziom KG z tych najlepszych czasów KG, może nie był tak wokalny, może tak wokalnie nie potrafił liderować, jak KG to robił, ale Dwight był bogiem, był na pewno lepszym obrońcą przy obręczy niż KG był wtedy, więc bali się go wszędzie i potrafił też switchować rzeczy i straszyć ludzi. Trzeba pamiętać, że Dwight, mimo tego, że go nie lubiliśmy, wtedy był naprawdę przez te 3 lata. Od tamtych czasów, moim zdaniem, nie było tak dobrego obrońcy. Nie było takiego obrońcy, który był tak kompletny, który tak kompletnym bardzo... obrońcą był Sean Bradley, panowie, to był kompletny obrońca, też powinniśmy o nim mówić. A to jak już zabrałeś głos, to przejdę, stawiając kropkę na tej obronie, do twoich zbiórek, Michał, bo o nich chyba było najmniej tutaj. Poza tymi zawodnikami, którzy już się... Rodman i koniec dyskusji. Naprawdę? Nie, koniec dyskusji. Jason Dlaczego? Williams. Wszystkie statystyki... Rodman, ale dlaczego? Przecież Rodman miał 200 cm wzrostu i absolutnie zdominował. No dobrze, ale Jason Williams tak na dobrą sprawę też miał niewiele więcej i gdyby nie zastrzelił swojego lokaja... mówiąc, że bawi się bronią na swojej posiadłości, myślę, że dalej by grał w kosza w tych zapierdzianych Nets i dalej by robił to, co robił, bo Jason Williams moim zdaniem był drugim takim zawodnikiem po Rodmanie, którego widziałem, który idzie tam, gdzie jest piłka. To było niewiarygodne. Stoi w miejscu, gdzie się odbije piłka, nie wiedząc o tym, gdzie się odbije piłka. Jeśli tam jest dalej, no to ja sobie pofrunę na szczupaka w czwarty rząd i kopnę kamerzystę najwyżej, ale ja ją złapię. Ale gość miał 208 cm wzrostu. Ale to był Jason Williams, on nic innego nie robił. No, to też trzeba. Ale tworzymy idealnego koszykarza, Maciek, więc wiesz. Ja myślę, że Dennis Rodman tutaj nie ma żadnej mniejszej konkurencji. Zresztą pokazują to wszystkie statystyki. Dennis Rodman był najlepszym zbierającym w historii NBA. Ale też warto może wspomnieć o Radzimie Wansie, o którym się nie mówi. Dlaczego mówimy o gościach z tych czasów? Gość, który jest dobry tylko w jednym. Koszykówce. Ale to też jest taki, to też jeśli już się można do czegoś przyczepić, to tak jak do Rydziego Iwansa można się przyczepić, nie wiem czy do Rodmana tak bardzo, nie śledziłem tego pod takim kątem, ale Rydziego Iwansa się nie kryje, gdy on jest w ataku, więc tak. Się nie zastawia Rydziego Iwansa, więc Rydziego Iwans ma jedną rzecz. Tak, więc on może łatwiej zbierać. Nie wiem czy to można tak... No z Rodmanem też tak było przez jakiś czas. No, więc to może to takie... Coś, ich meczapy z Frankiem Briskowskim wskazują na to, że raczej nie rzucali pierwszego sortu na niego. Generalnie a propos zbiórek, to szybko zbieram piłkę w obronie, transportuję ją do ataku i rzucam piłkę pod kosz, bo to kolejna jest kategoria. Jest jeszcze jedna osoba, a to już ze współczesnych czasów, bo mówiliśmy o samych wysokich, tak? Alonzo Mourning. A myślę, że jeśli miałbym patrzeć na gardów, to poniekąd Jason Kidd, ale ja myślę, że Russell Westbrook też. Chociaż on nie byłby idealnym, ale jak na garda, to co on robi, zbiera w ataku, zbiera w obronie. No to Kemba Walker jest najlepszy w takim układzie. I Russell Westbrook zbiera te ciężkie piłki, to nie są te piłki, które wpadają najczęściej gwardą w ręce, długie. Kontestowane zbiory. Jason Kidd wiedział, gdzie się ustawić i gdzie zbierać te piłki. Russell Westbrook po prostu skacze i zabiera je gdzieś tam. No tak, ale Russell Westbrook moim zdaniem skacze, bo i tak powiedzmy miałby skoczyć albo po prostu chce skoczyć, a Jason Kidd zajmował się sprawami na dole. On tam trochę pupką zastawił, on tu trochę przepchnął, złapał za koszulkę i ta piłka i tak była jego w jakiś sposób. Bo jeśli chodzi o wyskok Jasona Kidda, no to jest mityczne. Był. To biegnę do tych manewrów podkoszowych. Michał, u ciebie taka podręcznikowa lista. Hakim, Shaq i Wilt. No to jest...
Kurczę, no nie mogę nic więcej powiedzieć. No Hakim to jest tak jak elementarz w poprzedniej kategorii Dikembe Mutombo, tfu, przepraszam, Dennis Rodman. To no, no contest, no. Kręcisz się, kryjesz gościa, gość po prostu raz się ruszy ramieniem, idzie w drugą stronę, ty nie wiesz gdzie jesteś, a nawet możesz oglądać jego kasety przez całe swoje życie i przychodzisz jeden mecz i koniec. Każdy powie to, nawet Marcin Gortat, którzy chodzili na płatne treningi u Hakima i powiedzą to, że nie da się. Czasami się po prostu nie da, gość może przyjść w garniturze i zrobić to samo i powiedzieć ci do widzenia. Inne nazwiska w tej kategorii? Przemek, Maciek? Kevin McHale jest chyba taką sztandarową też postacią gdzieś tam z lat 80., która miała tych ruchów up and under do wyboru, do koloru. Robert Parrish właściwie też miał. Świetnie zajmował pozycję McHale. Tak, no on nie grał nad koszami przecież. I te ruchy McHale'a to były szybkie ruchy, w sensie kozioł, obrót, spin coś takiego. To nie były jakieś takie rzeczy, jakie robiła Kim czasem, takie shake'i, tak, które miał tutaj. Ale McHale też musi być tutaj. Ale tak mu wszystko chyba najlepszym ruchem podkoszowym w historii będzie drop step Shaka. To było coś, co przez kilka lat było absolutnie nie do zatrzymania. Nie wiem, czy... A nie wystawienie pupki przez Patricka Ewinga i potem wejście pod kosz? On tak zawsze robił charakterystycznie, wystawiał tą swoją pupkę, a potem się zaczął tam gdzieś pościć. Nie wiem, mi dropstep Shaka się kojarzy po prostu z kompletną dominacją. Kozioł, bam, wsad. I ten spin move też do linii taki. No tak. Jak... Ja. Też dupą i ciach. I to było właśnie połączenie tej siły z szybkością tutaj, Shaka. Ewinga nie było szybkości, to prawda. U Ewinga nie lubiłem takiego, on miał taki jeden swój klasyczny ruch z prawej strony na prawym posta, powracał się przodem do kosza i wchodził na prawy hak z prawej strony, oddając go z prawej nogi. No. Znaczy, to nie był hak, to nie był hak. To był taki floater, tak? Ale taki w przeciwnym kierunku zupełnie szedł i trafiał te rzuty. To był ale to rzut. Takie rzuty, pierwszy, nie wiem, drugi metr, takie podkoszowe, w sensie takie haki i tak dalej, w zwolnionym tempie, co prawda, naprawdę dało się oglądać i to było bardzo fajne, kurczę. To wtedy było oldschoolowe, podejrzewam. Jeszcze jest jedna osoba, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne w post-up, wszędzie, inteligencję taką podkoszową, w jaki sposób mam się zachować, jak broni mnie obrońca. Myślę, że Pau Gasol musi też tutaj być. A ja myślę, że do tych wszystkich zagrań dodałbym jeszcze hak Karima i generalnie wszystko to, co może trochę dalej od kosza, ale mimo wszystko robi Tim Duncan. Kolejna kategoria, to jest kategoria wymyślona przez Przemka, czyli hustle. Hustle like Bill Russell. Dennis Rodman. Nieważne, gdzie leci piłka, nie wystawiam rąk, upadnę twarzą na parkiet, ale złapię. To bardzo szybko prześlizgnęliśmy się przez tą kategorię, chyba że Maćku, masz jakiś inny typ? Nie. Dobrze, bardzo mi się to podoba. Ja bym dodał jeszcze Larry'ego Birda może. Grit taki, Larry'ego Birda. Tak. Biały grit. No ty wchodzisz, ciebie to nie interesuje, twój kciuk od maleńkości, będąc w Indianie, nie zgina się i masz to gdzieś, wchodzisz w kibiców i po prostu, wiesz, masz to w dupie. To czad, jesteś biały, wiesz, jesteś totalnie wyglądający nieatletycznie, nie dajesz wsadów, bieganie to nie jest twój konik. Ale to jest coś, bo ja sobie myślę, że ci wszyscy czarni gracze, super atletyczni gracze, którzy spotykali się z Birdem, nagle po 5 minutach gry przeciwko niemu musieli czuć się jak w koszmarze w ogóle. Bo tutaj przychodzi biały, nieatletyczny gość, który jest wszędzie. Wszędzie wkłada ręce i jest tam, gdzie powinien być i nie wiesz, co zrobić właściwie. Jeszcze z takich graczy kasujących są wspomnienia z Mosesem Malonem związane graczy, którzy wspominają to, że Moses Malone grał po prostu przez pełne 40 minut i zawsze grał na tym samym wysokim poziomie agresywności. Cały czas grał na tym samym. Tak jak Russell jest rozgrywającym, no, on tak był centrem. Miał motor. W takich kategoriach miał duży motor. Właśnie mija to obiecane przeze mnie 30 minut, ale ciężko się zmieścić, więc kto wie, może dobijemy do pełnego meczu w koszykówce europejskiej i do 40 minut z tym naszym tematem dnia i tematem programu. Kolejna kategoria też wydaje mi się taka dość prosta, Maćku, bo typowe nazwiska, czyli IQ. Koszykarskie IQ. Ja chyba nie wymieniłem tego gracza, a powinienem go wymienić. Jest oczywiście dużo różnych nazwisk tutaj. Nie wymieniłem Jasona Kidda, nie miałem go na swojej liście. Więc chciałbym go mieć na swojej liście. Jasona Kidda jako rozgrywającego z fenomenalnym IQ, jak dla mnie. A na liście miałeś m.in. LeBrona, Larry'ego Birda czy Tima Duncana. A kto jest na liście, Przemka? To są dokładnie te same nazwiska. Znaczy, w gruncie rzeczy na liście koszykarskim, jeśli chodzi o koszykarskie IQ, można by umieścić wszystkie największe gwiazdy. Ja ich to jest chyba najprostszy klucz. Tak, bo to właśnie chyba jest ta różnica między gwiazdami, dobrymi zawodnikami, a super gwiazdami, najlepszymi zawodnikami, że ci najlepsi
wiedzieli coś więcej o grze, mieli jakiś taki naturalny feeling do pewnych rzeczy. Także na pewno Larry Bird, na pewno no, tak samo w takim samym względzie Magic Johnson, na pewno LeBron James, na pewno Michael Jordan, nie można mu tego odmawiać, broń Boże, na pewno Kobe Bryant. W pewnym zakresie oczywiście koszykarskiego IQ, jeśli nie rozmawiamy tutaj o tym, w jaki sposób my byśmy chcieli postrzegać koszykówkę oczywiście. Także te wszystkie nazwiska się tutaj znajdą, na pewno. Natomiast ja myślę, że LeBron James dla mnie jest taką osobą, ze względu na to, że jest we współczesnej koszykówce i wie trochę więcej chyba niż wiedziano lata temu o tym sporcie. Są takie zwykłe klisze, mam wrażenie, ale w tej współczesnej koszykówce naprawdę LeBron. To żeby nie kliszować, Michał, bo też masz jakby podobne nazwiska, czyli Birda, Russella i Jordana, przejdę do następnej kategorii, nad którą ty się zastanawiałeś, czy jest sens ją tutaj umieszczać, czyli mówimy o Swagu. No, bo tak na dobrą sprawę, jeśli możemy mówić o Swagu, powiedzmy Swagu z lat 60. do 80., to możemy głównie bazować na tym, nie wiem, z kim się przespał Will Chamberlain czy coś takiego i czy to jest Swag czy nie. W latach 90. kto dawał więcej wsadów i miał więcej kajdanów, a teraz po prostu Nick Young, więc to ciężko określić. No, dla mnie to jest trochę takie no, niepoliczalne. A nie, sposób. Ciężko a nie Michael sposób, Jordan i koniec Michael Jordan, Larry Bird. Ale ja na przykład, jeśli chodzi o Swag, na liście mam Sean Kemp, Charles Barkley, Michael Jordan, Wilt i Frazier. Tylko dlatego, że ukulał się i tak bez nóg grał. I dla mnie to jest Swag. Jeszcze jakieś nazwiska, czy zostajemy przy tym? Dla mnie są dwa nazwiska w historii, Michael Jordan i Larry Bird. To są tacy ludzie... I nie wiem nawet, czy Larry Bird nie bardziej niż Michael Jordan. Bo to jest taki swag naturalny, nie na zasadzie, że muszę pokazać, muszę pokazać, że mam potrzebę rywalizacji, wygrywania i tak dalej, tylko takie, no mam w dupie was wszystkich i wszystko inne, robię to, co w czym jestem dobry i jestem w tym najlepszy. I Larry Bird... Czyli taki swag ma Jerry West, bo wszyscy gracie pod moim logiem. To jest swag. Ja myślę, że w Swagu na przykład, gdyby grała ze sobą Indiana i Nowy Jork, tylko to mógłbym wrzucić Reggie'ego Millera w tego typu serii. Mamy jeszcze trzy kategorie do końca tego naszego idealnego koszykarza. W zasadzie dwie, które w jakiś sposób można połączyć, chociaż są zupełnie różne. Zdolności przywódcze i dobra dusza w zespole. Jeżeli chodzi o te zdolności przywódcze, myślę, zgodzicie się ze mną, że to będą podobni zawodnicy z koszykarskiego IQ i ci, którzy wygrywali, więc nie wiem, czy macie tutaj jeszcze jakieś nazwisko, które nie padło. Chciałem tylko powiedzieć, że nie mógłbym chodzić w koszulce swag Reggie'ego Millera, Bartek. Jakoś, nie? Nie wiem. Dobrze, miał powiedzieć, swag, że się... swag Reggie Miller, miał. Oczywiście. Ja myślę, że jeśli chodzi o zdolności przywódcze, to nie zawsze. Oczywiście, jako że najlepsi od najlepszych zawodników zawsze się oczekiwało, że będą liderami. Więc zawsze im Scott Brooks. Przywódcze. Ale myślę, że to nie zawsze było w ten sposób. To jeżeli masz kogoś innego, nie jest tak. Tak, ja zawsze bardzo ceniłem sposób liderowania Steve'a Nasha. I to jest coś, o czym też mówią mu współcześni gracze, którzy z nim grali, że Steve Nash był takim przywódcą z prawdziwego zdarzenia, nie graczem, który... On nie był w taki bardzo jaskrawy sposób najlepszym graczem na parkiecie. Nie był takim graczem... Steve Nash chyba tak naprawdę nigdy nie był wielką supergwiazdą pomimo tych nagród MVP i tak dalej, natomiast był gościem, który potrafił zebrać zespół dookoła siebie, był gościem, który gdzieś liderował, jeśli chodzi o dawanie przykładu innym, ta jego etyka pracy i to, jak on podchodził profesjonalnie do swojego zawodu też gdzieś tam obrosło, zdążyło obrosnąć legendami, więc to jest dla mnie taka postać z ostatnich lat w NBA. Jeżeli chodzi o listę Michała, to widzę, że jest podobnie, jeżeli mówimy o tych największych zawodnikach. Natomiast Michał, ty jako trener potrzebujesz takich ludzi, jak taka dobra dusza w zespole, ktoś, kto ten zespół sklei, chociaż może niekoniecznie będzie dobry koszykarsko. Tak, ale przede wszystkim patrzę się na takich zawodników, którzy no, muszą być przynajmniej w czymś nieoczekiwanie dobrzy, żeby byli takimi zawodnikami, no bo wtedy nie pojawiają się na parkiecie, no i siedzą na ławce i... Nawet w latach 60. takich gości się chyba nie trzymało. Natomiast wpadłem na inny pomysł, żebyśmy zmienili kategorię zamiast zdolności przywódczych na zdolności przywódcze i wtedy Charles Barkley. Arvidas Sabonis. O Jezus Maria, Arvidas Sabonis, Dirk Nowitzki, Steve Nash. Sabonis, Vlady Divac. A ciekawe jak Marcin Gortat by w tym wypadł. No to Polska jest to, myślę, że tutaj jest domyślny cheat. Czyli co, wymienić Glugai, mówisz? Tak jest, proszę cię bardzo. Kurczę, zawsze mamy tutaj to all time, ale wy tak wracacie do tych gości z teraz. Ja zrobię to wyjątkowo i Shane Battier, moim zdaniem on kiedyś będzie o nim książka, że to jest gość, który nadawał się do wszystkiego i był nowoczesnym Robertem Orym.
Nie jest dobry typ, moim zdaniem. A na mojej liście jeszcze jest Michael Cooper, Mario Eli, Scott Barrell, Cedric Maxwell i chyba to wszystko. A, ja? I Bobby Jones jeszcze. Ja mam na swojej liście kogoś być może nie tak do końca typowego i to jest Ron Harper z czasów Chicago i potem z czasów Los Angeles Lakers. Bo to był taki zawodnik, który gdzieś zapewniał równowagę w tych zespołach pełnych gwiazd. I też zawodnik, który przeszedł dużą przemianę właśnie z zawodnika, który się zapowiadał na gwiazdę, z niezwykle atletycznego gracza, który przecież sam mógł w dobrych czasach gdzieś tam konkurował z tymi najlepszymi. Przemienił się w roleplayera, zaakceptował swoją rolę i był właśnie taką osobą, która w tych zespołach Chicago i potem w Los Angeles Lakers już jako taki weteran służył zawsze jako taki właśnie Clay w szatni. Czy Ron Harper grał z Danem Manningiem, czy odszedł w momencie, kiedy Danny Manning przyszedł do NBA? Grali chyba jeszcze. Danny Manning przyszedł w 89, tak? Chyba tak. Jeśli nie mylę. To 88 to był pierwszy. Właśnie nie pamiętam, czy on odszedł z Clippersów i... Nieważne. Też mam dwa nazwiska o ogólnej kategorii zdolności przywódczych, typu gracze, którzy mieli zdolności przywódcze, a nie byli wielkimi zawodnikami. Derek Fisher. I z takich zawodników, którzy są dobrą duszą w szatni, w drużynie, też to są gracze, którzy są takimi golu guys. Myślę, że silny skrzydłowy Golden State Warriors, Draymond Green, jest takim zawodnikiem, który napędza akurat ten team i bardzo dużo się uśmiecha i stara się za trzech, za czterech i po prostu robi wszystko na boisku i pewnie w szatni ma bardzo podobną rolę i tak mówią o nim. Przed mediami gra taką rolę w tej chwili. Piękna tranzycja, Przemku. A to nie jest tak, że tytuł All Time zgarnia Ty Lawson? To jest taki gość, który jest, myślę, ma wszystko gdzieś i tak zawsze dobrze się czuje i wprowadza dobrą atmosferę, chociaż jest w Denver. No. Ciekawe, co powiedział o tym Brian Shaw. Brian Shaw też był takim graczem troszeczkę właśnie typu glue guy za swoich czasów. I też był tym takim dobrym, miłym gościem, którego wszyscy lubili i tak dalej. Do którego Phil Jackson zawsze się odnosił, jeśli była potrzeba, że właśnie on tam przecież mediował bardzo dużo w sytuacji między Shaqiem i Kobe. To już prawie wszystkie kategorie na naszej liście. Została nam ta ostatnia. Powiedziałem do Przemka przez moment, że dobra tranzycja, bo pojawiło się tam to słowo złotousty. To jest ostatnia kategoria, bo fajnie, gdyby ten super koszykarz na parkiecie dobrze prezentował się także poza nim. Myślę, że wszyscy tutaj bez wyjątku mamy na liście między innymi Charlesa Barkleya, Przemku. Tak, mamy. Ja zrozumiałem, że złotousty to jak się trasztokuje. Świetnie, Bartek. Słownik języka polskiego. To brudno usty, Michał. Brudno ale to usty. Znając suche żarty i różne wtrącenia poetyckie Bartka, no to wiesz, to... Suche żarty tym razem były przed programem. Ja mam dwie postacie. To nie są postacie, których wypowiedzi zawsze lubiłem, czy cokolwiek, ale postacie, które zawsze wzbudzały emocje i to jest chyba fajne. Shaquille O'Neal, Charles Barkley. Ja w tej kategorii postawię wszystkich zawodników, którzy grają w zawodową koszykówkę, bo w 99% mają więcej do powiedzenia minus Carlos Boozer niż piłkarze, także... Ale to też generalnie zależy, bo wiesz, że w takich pomeczowych wywiadach... Nie, no ja wiem, no, oni się też edukują. Pół jest złotousta, natomiast pół ci może ładnie mówi, natomiast to są same banały, więc... No. To jest też kwestia tego, jak NBA zarządza tutaj kontaktami z mediami i tym, że NBA zmusza zawodników do mówienia, więc oni też mogą się wydawać bardziej tutaj rozgadani z tego powodu, że muszą pewne rzeczy robić. Maciek, stawiając kropkę, bo ty masz jeszcze dwa nazwiska na tej liście... No tak, ale to trochę w takich osobnych kategoriach, Shane Battier, jeśli chodzi o wiedzę o koszykówce. A myślę, że Kobe Bryant też tutaj mógłby być. I to, co mówi o koszykówce. Właśnie czekam, czy Kobe po zakończeniu kariery gdzieś pójdzie do jakiegoś TNT, ESPN-u i tego typu sprawy. Za Barkleya, oby. Ale wiesz co, bardziej bym go chyba widział jako współkomentatora niż gościa siedzącego w studiu. Ja bym go widział bardziej właśnie, znaczy początkowo na zasadzie na pewno coś na przetarcie, ale właśnie w studiu, żeby z Shaqiem posiedział i porozmawiał. Jestem ciekaw, czy są w stanie jakoś tak fajnie się puentować i żartować na pograniczu, czy nie będą ze sobą rozmawiali i Ernie będzie katalizatorem, jak zwykle, między Shaqiem i Charlesem. No i Kenny Smith będzie robił robotę. No. Miałeś jeszcze tego Meta Wordpisa, Maciek? Tak, ale to w kategorii z gracze, którzy coś powiedzą, a ja nie mam pojęcia, o co chodzi, więc... A co z innymi kategoriami? Nie było kategorii najlepsze czoło. No to jest jedna osoba, która wygrywa. Małżonek Candace Parker. Ja muszę to znowu powiedzieć na głos. Ej, to złóżmy takiego idealnego koszykarza. Oczy tego, Gary'ego Harrisa, czoło Vince'a Cartera. Próbowaliśmy to robić, pamiętacie? Uszy Reggie'ego Evansa.
Próbowaliśmy to robić, nie? Kiedyś u tak, Michała właśnie. W kuchni. A że co, wycinaliście sobie, czy tak po prostu? Tak, no nie, no rozmawialiśmy o tym, jakby złożyć takiego, wiesz. A składaliście coś wcześniej? Wyszliśmy na trójkę gejów, bo mówiliśmy. Siebie składaliśmy. Robiliśmy też listę top 10 rudych koszykarzy w NBA. Tak. Mam cały czas do opublikowania listę top 10 leworęcznych blondynów. Tak, leworęcznych blondynów. To mogą być kolejne tematy, jeżeli mówimy o przerwie na żądanie ekstra i o tego typu tematach. Przy okazji tego, że pojawił się taki temat od słuchaczy, to dla was rzecz, że wraca do końca fazy zasadniczej przynajmniej pytanie od słuchaczy. Możecie podawać swoje propozycje na fanpage'ach MVP Magazyn i zawsze po pierwszej gdzieś na moim Twitterze, pewnie w okolicach soboty czy niedzieli będzie się pojawiało, robimy kolejny program, rozmawiamy mniej więcej o tym i o tym, aby możecie rzucić swoją propozycję, oby były tak owocne jak to, co zrobiliśmy dziś. Blisko godzina za nami, a mamy jeszcze, możemy być najedzeni już tym, co zrobiliśmy tutaj z takiej koszykarskiej, podcastowej formy, natomiast mamy jeszcze deser, czyli plusy i minusy, typowanie i takie tam rzeczy, więc szybciutko, nie przedłużając, Przemku, hejt tygodnia. Nie ma. A dzisiaj jestem dobry w humorze, nie ma żadnego minusu. Michał? Ja mam minus, ale dla siebie, ponieważ jako komisarz jednej z lig fantasy prawdopodobnie z niej spadnę, także klasyczny karny kutas. Maciek? Nie przygotowałem się. Poproszę kropkę. Minus. Minus, właśnie. Nie zdążyłem. Ja mam szybciutkie minusy. Minus dla Los Angeles Lakers za 3 wygrane z rzędu. Nie wolno tak robić. Minus dla Phoenix Suns za mecz z San Antonio Spurs. I minus dla czegoś, co się nazywa NBA Sundays. Nie lubię bardzo to tak z punktu widzenia jako widz i jako też tak dziennikarskiego. Nie lubię, kiedy ktoś narzuca te międzynarodowe wszystkie tabelki z NBA TV zamiast grafik ABC i ESPN. Wolałbym, żeby zostawało to w oryginalnej formie, a jak był mecz, to było właśnie narzucone coś w stylu NBA Sundays, bo to jest norma, jeżeli chodzi o niedzielne spotkania. Natomiast plusy, Przemek, jesteś w dobrym humorze, więc proszę ci bardzo. Plus dla Chrisa Paula, za to jak gra, kiedy nie ma Blake'a Griffina i za to, że wziął ten zespół na swoje barki i jest fantastyczny ostatnio. Plus dla Jamesa Hargana, za to w ogóle, że jest fantastyczny i jest też w tym sezonie, w ogóle jest takim James Harden jest tym, kim marzyłem, żeby został Manu Ginobili. I fajnie, że jest taki zawodnik. Jest lepszy niż Manu? James Harden? Myślę, że jest już lepszy niż Manu. Ale ja zawsze marzyłem, żeby Manu Ginobili poszedł do jakiejś drużyny, w której zostałby gwiazdą i pierwszą opcją i w swoim prime, gdy był zdrowy, robił takie rzeczy. I James Harden robi chyba takie rzeczy właśnie teraz. Być może Manu Ginobili jest wciąż lepiej wyszkolony technicznie, ale od kogo nie jest. Co wciąż nie zabiera mi tego, że James Harden jest takim gościem, na którego się patrzy z przyjemnością. Plus dla Jamesa Hardena. Król James. Wszystko? Tak jest. To a propos króla i Jamesa i Hardena, to szybciutko moje plusy. LeBron James za czwartek przeciwko Warriors. James, Harden i w ogóle wszystko, jak to wyglądało w meczu Rockets z Cavaliers, ta cała dramaturgia, niedziela o takiej porze. Bardzo miło to obejrzeć. I Jared Jack. Kolejna klacz. Ze stajni Brooklynu, człowiek, który się nie myli w końcówkach. A Maciek? Klacz. Zaledwie wygląda jak taka ujarana klacz. Oglądaliście kiedyś zdjęcia koni, które wyglądają jakby upalone? Super. A widziałeś zdjęcia kolan, które wyglądają jak niemowlaki? Małe dzieci, tak. Jezu. I kurczaków, które wyglądają jak kościoły, tak? Które wyglądają jak kościoły. Plusy. Wszystko plusy. Plus dla LeBrona Jamesa za czwartkową dominację Golden State Warriors. Plus dla Golden State Warriors za to, jak odpowiedzieli po czwartkowej dominacji LeBrona Jamesa, wygrywając w Toronto plus 40 w trzeciej kwarcie, potem wracając w Bostonie z minus 26. Plus dla Rudy'ego Goberta, który się dzieje, jest All-Starem po All-Star Game. To wszystko, co wymyśliłem z głowy, tak, bez przygotowania. Tak. I Michał? Mój plus, kurczę, zabraliście mi kilka, ale poczekaj, wykreślam. Dla Indiany, kurczę, mimo wszystko możemy dyskutować o tym, że troszeczkę, chociaż kapinkę, że będą na 8. miejscu, ale taką kapineczkę. Na początku roku spodziewaliśmy się, że będą kapinkę gdzieś na ostatniej pozycji, przedostatniej, a tu się okazuje, że charakter i fundamenty, jak wracają, wraca koszykówka, pomijając to, że wracają zawodnicy, to Rodney Stuckey is alive, także to jest plus.
A drugi plus to taki, że wracają lata 90. i generalnie Hassan Whiteside może złapać Alexa Lena jak w UFC przez kolana, rzucić go na glebę i przez jakiś czas mogą się kotłować. Lata 90. i back i plus dla Hardena za kop w dzwonki. To też jest element lat 90. Tak. Ja mam minus dla, jeszcze jak mogę, bo właśnie wpadłem na minus. Minus dla NBA za to, że wykluczyła Hardena na mecz, za to pseudokopnięcie Jamesa. Presja ze strony Gabriel Union tutaj chyba za duża i Adam Silver nie wytrzymał. No tak, co to się stanie, jak nie będzie nowych Wade'ów na świecie, Jamesów na świecie. Plus dla syna LeBrona Jamesa Juniora, który już ma oferty stypendiów. Ale on nie jest aż tak dobry. Naprawdę, są lepsze dzieci w Stanach, podejrzewam, w tym wieku i tylko dlatego, że to jest syn Jamesa, oni się odzywają pewnie. Nie, no właśnie o to chodzi, że dzieciak jest trochę biedny wszystko. Plus dla Vina Bakera, bo nie mówiliśmy o nim w tym programie. Ani o alkoholu żadnym. Minus, o właśnie, kto najlepiej pije w tej kategorii. Minus dla śmierci za zabranie nam Antonego Masona i Jeroma Kersi. I Christiana Welpa. I Jerego Tarkaniana. Ale Harry Lloyd akurat długo żył. Masakra. Ale no, Anthony Mason mnie zszokował, szczerze mówiąc. 48 lat, no, młody człowiek. I plus dla tego słuchacza, który przed dokończeniem słuchania nas teraz zdążył już napisać komentarz, o kim my to nie zapomnieliśmy. Oczywiście. A ja daję jeszcze większy plus dla tych, którzy są z nami i będą z nami do samego końca. To było jedno z najszybszych plusów i minusów w historii Przerwy na żądanie ekstra. Ja mu kopartek, jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze. Ja wiem, że one się jeszcze pojawią gdzieś na końcu, bo lubicie tak sobie przypomnieć w ostatnim bloku, natomiast teraz szybciutko typowanie, kto był na plus, kto był na minus. Tabela wyglądała następująco, prowadził Przemek przed Michałem, Maćkiem i ja byłem na ostatnim miejscu. Ta kolejka trochę nam zmieniła, nie wszedł jakby jeden mój pojedynek, bo Nurkić był kontuzjowany. Więc nie odbyło się to starcie z Ashikiem w tej kolejce. Przemek 4-1, Michał 4-1, Maciek 3-2 i ja mógłbym sobie tutaj puścić fanfary gdzieś w tle, ale pewnie nie będzie mi się chciało aż tyle montować. 6-0 po raz drugi. Trzeba go zacząć sprawdzać, bo on tu coś kręci. W tym sezonie. No ja z matematyki taki różny byłem. Do pierwszej klasy gimnazjum piątka, a potem tak na trójach. Generalnie tabela aktualna. Przemek prowadzi 35-26. Ja jestem drugi 35-27. Michał trzeci 34-27. I Maciek, zamykasz tabelę 32-29. I Przemku, zaczynasz. Zapraszam. Dwa mecze dzisiejsze. Pierwszy pojedynek Eric Bledsoe, Victor Oladipo. Victor Oladipo. A gdzie jest mecz? W Orlando. Oladipo. Eric Bledsoe. I drugi pojedynek również dzisiaj. Mo Williams, Jared Jack. Mo Williams. To jest dobry pojedynek. Mo Williams! I jak się okazuje, będziemy mieli dzisiaj Mo Williams Edition, bo Przemek nie zabrał mi żadnego z moich typów. Było już Jordan Clarkson Edition, Yusuf Nurkić Edition, a teraz jest czas na Mo Williamsa. Ja daję 3, bo jednego mojego spotkania nie było. Niedziela, Pistons grają z Hornets, Reggie Jackson czy Mo Williams? Reggie Jackson. Mo Williams nie takie matchupy dominował w tej lidze. No właśnie, a poza tym poczekaj. W niedzielę? Przypominam, że typujemy z poniedziałku na wtorek przy okazji. Kurka wodna. Ja daję Mo Williamsa. Ja też go dam, a co tam? To zostańmy przy niedzieli i Jordan Clarkson musi się pojawić. Gra z Rajonem Rondo, Lakers Mavs. Kurde, jak to zrobię drugi raz, to znowu przegra. Jordan Clarkson. Kończ. Jordan Clarkson, jaki jeden mąż. Zajebiście. Jordan Clarkson. I dziś Celtics grają z Jazz, Evan Turner kontra Gordon Hayward. Gordon Hayward. Czyli 3 razy dla Haywarda, 3 razy dla Clarksona. Zobaczymy, czy Michał da jakieś typy, które będą mniej jednoznaczne. No, ten pierwszy na pewno. Do Indiany przyjeżdża Nowy Rok. I Laston Galloway kontra Rodney Stuckey. Czy to jest? Kiedy? W Indianie i to jest w środę. Czyli dziś. Czyli Stucky. Rodney Stuckey. Too easy. Drugi może będzie mniej oczywisty, ale do Los Angeles, ale Clippers przyjeżdża Portland.
I kurczę. Dobra, to będzie oczywiste jednak. Damian Lillard kontra, wiecie kto. Chris Paul. A, miałem to i kurczę. CP3. Damian Lillard. I teraz Maciek, mam nadzieję, że masz przygotowane jakieś rezerwy, skoro Michał ci podebrał typ. Zagadnij. Dobrze, kontynuując Mo Williams Edition, w poniedziałek Mo Williams gra z Wizards i nie dam Johna Walla, bo to by było za łatwe, ale dam Bradley'a Beala, żeby usłyszeć Mo Williams. A kto jest gospodarzem? Mo Williams jest gospodarzem wszędzie, to gdzie skoro gra. Mo Williams jest gospodarzem domu, to gram na Mo Williamsa. Nie, grają, tak, w Mo Williamsowie. A Mo... idźmy. Idźmy za Williamsem do końca. Bradley Beal. Przemek? Ja już powiedziałem Mo Williams. To nie usłyszałem i drugi, ostatni pojedynek. Jejku, nie miałem, muszę szybko go znaleźć. Już, zapatrzył jak gra. Tak. To jest głupia zabawa. W Milwaukee jest mecz, super mecz, w poniedziałek. Milwaukee gra z Nowym Orleanem, jest... pojedynek taki europejski. Zaza Paczulia kontra Alexis Ajinsa. Stawiam na Francję. Kurde, Zaza Paczulia ostatnio nie gra nic. Dzisiaj w mojej fantazji zrobił mi 0 punktów, 0 zbiórek, 0 asyst i 3 strachy. Liczę na odbudowę Zazy Paczuli. No, Zaza natomiast szaleje double-double za wieczór. Zaza Paczulia. No to ja zagram na Alexisa w takim razie. Je suis Alexis. I tak to będzie wyglądać. A propos tego, że po francusku to już w tle leci ta znana melodia. A to oznacza, że to już ostatni blok w naszym programie, czyli najbardziej czekam na... zapowiedź przyszłego tygodnia. I Maćku, na co najbardziej czekasz? W przyszłym tygodniu? Tak jest. Znaczy do przyszłego wtorku w zasadzie, bo wtedy się znów usłyszymy. W NBA? Tak. Ja czekam na weekend. No dobrze, możesz się zamykać na weekend w domu, że tak powiem, albo wychodzić. Przyjeżdżasz? Przyjeżdżam. Są powody, dla których nie byłem na zlocie. Powinienem w końcu zabrać moje śmierdzące skarpetki z twojego mieszkania. To też by się przydało. Insider na końcu. Czyli Przemek nagrywasz na balkonie od 2 tygodni? Gdzie? Ja się przeprowadziłem do nowej soli na ten czas. Zasięg jest duży. Radius jest. Także jakbyśmy tworzyli idealnego koszykarza, to te skarpetki Macieja Kwiatkowskiego. Ale faktycznie pogoda się poprawiła tutaj w Warszawie, także od zachodu. Dziura ogonowa się powiększa. No, tylko grad padał, ale ta anomalia, no to wszystko tłumaczy już. A gdzie jesteśmy? W dużym pokoju. W internecie. Czekasz na coś, Przemku? Na co ja czekam? Wiesz co, ja czekam na dalszy rozwój wypadków w pojedynku o nagrodę MVP. Mam wrażenie, że jest najciekawiej od lat. W sensie ciężko wytypować w tej chwili zwycięzcę czy zdecydowanego faworyta. Ja co tydzień zmieniam zdanie i podejrzewam, że tak może być do końca sezonu nawet. Jeżeli chodzi o mnie, to ja najbardziej czekam na 3 w zasadzie mecze. Clippers Blazers dzisiaj, piątek Hawks Cavs i w niedzielę Warriors Clippers. A Michał, stawiając już kropeczkę nad i, na co czekasz najbardziej? Kurczę, nie wiedziałem, że to kiedykolwiek powiem, ale czekam, aż Indiana się wdrapie na 8 miejsce i w pierwszej rundzie playoffów pokona Atlanta Hawks. Wiem, że to nie będzie za tydzień, ale takie mam marzenia nocne. To byłoby fajne, nie? I ciekawe. Jakby jeszcze Paul George wrócił i pokazał, o, tu mam śruby w nodze, ale jednak dalej dunkuję i mam was gdzieś. I 4-0 przewieźli Atlantę. To by było dobre. No, to by było dobre, ale niemożliwe kompletnie. No, Rodney Stuckey, George Hill i żyjący nawet troszeczkę, ostatnio mniej, Roy Hibbert, to nie jest aż tyle, ale no, to jest diametralna poprawa i to jest może nie tyle, co w kategoriach Phoenix, jak kiedyś rozmawialiśmy, że znikąd do gdzieś, ale naprawdę, to jest zaskoczenie końcówki sezonu i jeśli będzie tak dalej, będziemy coraz szerzej o tym mówić i Mo Williams i Indiana zdominują przedostatnią w tym sezonie przerwę na żądanie pewnie gdzieś. No i ja myślę, że mogą zdominować jeszcze kilka przerw na żądanie ekstra po drodze. Zbliżamy się swoją drogą do setnej przerwy na żądanie ekstra. Jak dobrze wyliczyłem, to może być w okolicach
Prima Aprilis. A, stop, przepraszam, zapomniałem. Ja najbardziej czekam na 500, podkreślam, 500. Taka liczba się nie zdarzyła nigdy w Polsce. Mecz Marcina Gortata w NBA. To już aż tyle. Wiesz, Sports Bureau Michał Górny. Yeah. To ja czekam na 500, proszę, od mojego obserwującego na Twitterze, bo mam 499, więc mam nadzieję, że po tym programie już się to zmieni. Maciek Kwiatkowski, Przemek Kujawiński, Michał Górny. Czekamy ciągle, aż może pojawi się Sebastian Hetman, ale to bardziej w okolicach March Madness i Bartek Tomczak. To była bardzo długa przerwa na żądanie ekstra, ale mam nadzieję, że wam się podobała. I cóż, słyszymy się za tydzień we wtorek w kolejnym wydaniu naszego programu. Ekstra. Ja mam jeszcze takie do czytelników, słuchaczy, przepraszam, z słuchaczami, nie czytelnikami. Wpisujcie w komentarzach najlepsze kolana NBA, najlepsze kostki NBA, najlepsze brzuchy NBA i najlepsze ramiona NBA. Zbudujmy najlepszego zawodnika. Jeśli macie ładne, wysyłajcie zdjęcia. Jeśli macie kolana, które wyglądają jak kościoły. Ekstra.